Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, dzisiejsze przymrozki, zapewne zaświeciła się czerwona lampka z pytaniem, czy już jest pora na zmianę opon na zimowe. Z tym pytaniem zgłaszam się do specjalisty w tej dziedzinie. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panie Sławomirze, także pytanie, czy już należy zmienić opony? Choć opona z nazwy zimowa, śniegu nie widać, ale jakie warunki sprzyjają podjęciu tej decyzji? No wiadomo, zimowa, na śnieg nie czekamy, przymrozki, wszyscy zresztą producenci opon sugerują 7 stopni na plusie, to jest czas, żeby myśleć o zmianie opon, więc tutaj bardziej zapobiegliwi już od 2 tygodni po troszeczkę wymieniają te opony. Oczywiście z różnych przyczyn, mało jeżdżą, więc rano jadą do pracy, jest chłodno, 5-7 stopni, czyli to jest ta temperatura właściwa dla opon zimowych. Zresztą posiadacze ABS-u już zauważyli, że przy tych niższych temperaturach jeszcze na plusie, ale już ABS zaczyna szybciej działać. To jest sygnał również, że opona letnia nie jest przyczepna. W związku z tym to jest czas na zmianę opon. Ja myślę, że jeszcze oprócz tego spadające liście z drzew, prawda, mnóstwo, szczególnie za miastem na krętych suwalskich drogach, prawda, mnóstwo liści, takie błotko się robi, też to sprzyja. Tak jest. No, opona letnia nie ma tych lamelek, które właśnie pocięłyby te liście. Zimowa natomiast ma, więc skuteczniej i bezpiecznie jest po tych liściach przejechać już na oponach zimowych, które potną te liście i opona będzie bardziej przyczepna do asfaltu. Także. Co by Pan poradził klientom, którzy trzymają opony zimowe, prawda, w garażu, czy zmieniają po prostu opony sami pod domem? Co należy zrobić z takimi oponami, które sezonowały całe lato, prawda, w jakiś garażu czy piwnicy? No na pewno jeśli sami zakładamy te oponki, to pierwsza rzecz, trzeba uzupełnić ciśnienie do właściwego, które jest podane na naklejkach przy samochodzie. Druga sprawa, jeszcze przed założeniem dobrze jest sprawdzić, czy gdzieś nie ma jakichś nadcięć niepokojących na bokach czy na bieżniku, bo wiadomo, jeździliśmy cały sezon, więc nie wiadomo jak ta oponka, co przeżyła, co widziała, czy to dziury, czy gdzieś krawężnik zaatakowany, więc czy nie ma jakichś guziołków na bokach czy na bieżniku. No i oczywiście stan wysokości bieżnika, to jest też ważne. Tam mamy punkty śniegowe, które wynoszą 4 mm. Wiadomo, że opony możemy używać do 1,6 mm, ale ma być skuteczna opona zimowa, więc zazwyczaj zmieniamy troszeczkę wcześniej niż się pokażą te punkty kontrolne. Też część klientów posiada oczywiście całe koła razem z felgami. Sami zmieniają pod domem, prawda? Czy z takim całym kołem, czyli opona z felgą założona, należy coś skontrolować? No oczywiście tak samo jak przy tych oponkach, które mamy bez felg, tak samo i z felgami. Musimy obejrzeć te oponki, jak wyglądają. Jeśli dużo jeździliśmy, no to dobrze było przeważyć też, bo na pewno opona równomiernie się nie zużywa, więc różnice w ważeniu będą. Żeby nie było drgań, żeby nie wybijało pozostałych elementów zawieszenia, trzeba było to wyważyć i wtedy zamontować już na samochód. Oczywiście sami tego nie zrobimy, także zawsze wizyta w zakładzie. No wyważenie tak, tylko ten, który ma koła całe, jest w stanie to zrobić wcześniej troszeczkę i wtedy ma przygotowane kółka już na czas ten zimowy, może sam to poprzykręcać, bo i uzupełnione ciśnienie i wyważone, wtedy to już jest pełnowartościowe kółko, które możemy używać. Może mieć. Z oponami letnimi. Co robimy? Dajemy fachowcom, tak jak panu, do przechowania, czy możemy je sami przechować? Możemy zostawiać w przechowalni, możemy też samemu gdzieś to magazynować. Uczulam na to, żeby to nie było jakieś punkty naświetlone przez słoneczko, bo guma z najbardziej ultrafioletu się boi, więc w tym momencie gdzieś w garażu murowanym może to stać czy leżeć. Nie obciążać tych opon żadnymi innymi tam pakunkami, dlatego że na tych przełamaniach opona szybciej się starzeje, więc żeby nie zdeformować, nie zniszczyć tych opon, luźnem czy powiesić sobie gdzieś tam na jakimś haczyku. Czy no właśnie, czy są zasady właśnie przechowywania opon, czy na leżąco, na płasko, czy w pionie?
No powiem, najbardziej wygrani są ci, którzy mają całe koło, więc one mogą leżeć jedno na drugim, nic im się nie stanie. Natomiast jeśli są same opony tylko, to po prostu już trzeba było, albo specjalne stojaczki są, można sobie zakupić, albo można na jakimś tam wieszaku to powiesić. Mówię, jeśli leżą gdzieś na podłodze, dobrze było, żeby jakieś tam deseczki położyć, żeby odizolować troszeczkę od betonu i nie obciążać tych opon, i można to składować we własnym zakresie również. Czyli pana zdaniem pora już zaczęła się raczej chyba odpowiednia, tak, do zmiany? No tak, już tutaj klienci zjeżdżają tak dość ostro, także myślę, że wisi w powietrzu śnieg na pewno gdzieś. Tak, i pamiętam naszą wiosenną rozmowę. Powiedział pan, że z oponami zimowymi zawsze taka zasada jest, że zawsze lepiej wcześniej założyć, a później zdjąć niż odwrotnie. Dokładnie tak, tak. Dlatego ci zapobiegliwi już od 2 tygodni przyjeżdżają i zamieniają te oponki wcześniej niż śnieg spadnie, niż przymrozki złapią, także zapraszamy. No tak, no, nasze położenie geograficzne po prostu temu sprzyja. Jesteśmy zawsze jako pierwsi, doświadczamy zimy. Tak jest, tak jak górale gdzieś tam w Zakopanem, tak samo my tutaj również jakby prawie że górale walczymy z zimą i oczywiście jeździmy bezpiecznie na oponach zimowych. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, już czas, po prostu jest czas. Powoli przygotowujmy się do zimy. We wcześniejszych naszych odcinkach mówiliśmy o wnętrzu auta, jak zapobiegać parowaniu szyb. Przyszedł czas na zmianę najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czyli o oponach. Też proszę pamiętać, że jeżeli wyjeżdżamy za granicę, też w innych krajach przepisy to regulują inaczej. Tak na przykład w najbliższym naszym sąsiedztwie Litwa, tam już od 10 listopada jest zakaz używania opon letnich. Minimum jest to opona wielosezonowa, a najlepiej zimowa. Dlatego należy o tym również pamiętać. A co się dzieje z autem, gdy jeździmy po oblodzonej jezdni? O tym kilka filmików. Zapraszam. Ого, co? Ваше, блядь. Ты что, гонишь? Я наоборот самый левый ряд забиваюсь, тихонько. Смотри, сейчас шоркнулся, смотри. 270 лошадей дают о себе знать, смотри, Мишка. Только перед носом. Час. Они шоркнулись. Ну, вижу, ага, молодец. Мишка, тут авария. Давай, Мишка, перезвоню. Ну, что? Подожди секундочку, Мишка. А я? Я перезвоню, да тут авария при мне. Давай, все, пока, да. W tym odcinku już wszystko. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny już za tydzień. Do zobaczenia.